Dzień dobry, co byś chciała, Melusiu? Nie ma już kalendarza adwentowego. Chciałabyś otwierać okienka? Nie ma, kochana. Już zapomnij. Dzień dobry. U nas można powiedzieć dziś też troszeczkę słońca jest, ale jest bardziej ponuro niż słonecznie. Wczoraj chyba tylko przez pół dnia było tak ładnie słonecznie, bo później, tak jak widzieliście, w Lublinie było już szaro, buro, ponuro, ale my akurat ten moment szarości i burości spędziliśmy w galerii, więc to, żeśmy za dużo nie stracili. Przyszłam zobaczyć, czy moje ptasiory jedzą coś z tego karmnika, co tutaj powiesiłam, ale chyba jednak nie. A wy go chyba nawet nie widzicie. O, teraz może tak delikatnie. Czekajcie, bo przez tą kamerę to ja też nie widzę. Ale wydaje mi się, że te ptasiory tutaj też nie jedzą nic z tego karmnika. Tam troszkę tak może i... Tak, troszkę może i latają tutaj te wróblaczki. Ale no niestety chyba nie ubywa tego jedzenia. Muszę coś innego wymyśleć. Jakiś inny taki karmniczek albo... Albo gdzieś indziej go umieścić, może go nie widzą, ale oni właśnie tutaj przeważnie przesiadują na tych podporach od jeżyn, więc no nic, zobaczymy. Także ja teraz idę, zrobiłam sobie kawusię. Idę pić kawusię, o widzicie ile tutaj wróblaczków. Idę pić kawusię i odpisywać na resztę komentarzy. A z wami oczywiście witam się serdecznie, życzę wam cudownego dnia. Zapraszam na ten Vlogmas, ten Vlogmas to chyba będzie już w nowym roku, więc mam nadzieję, że rok rozpoczął wam się cudownie i taki będzie, bo jak to się mówi, jaki nowy rok, taki cały rok, ale o tym to potem będziemy gadać, a teraz ja znikam do komentarzy. Dzień dobry już od tej strony. Pierwsza rzecz, nic się nie dzieje, bo pewnie żeście słyszeli o tym obiekcie, który dzisiaj ponoć wpadł na terytorium Polski, więc u nas nic się nie dzieje. My właśnie zbieramy się, jedziemy na wycieczkę, a wy jedziecie razem z nami. No i stylówka na dziś, taka można powiedzieć dość ciepła, a tutaj mam czapkę. To jest właśnie taka moja mentalność, że ja z rękawa wyciągam czapki. Zasadniczo, bo co kurtka, to można powiedzieć inna czapka, ale dzisiaj tej czapki nie biorę, bo ubrałam jasny golf, więc biorę tą czapkę z H&M-u, którą ostatnio widzieliście. Jakoś powiem wam szczerze, przyzwyczaiłam się do niej, a nie uprałam tej białej, a ta różowa gdzieś mi nie bardzo chyba pasuje do tego, można powiedzieć, koloru brązowego, także może taka troszeczkę i przydusza ta czapka, bo nie jest taka opięta jak te poprzednie, z poprzednich lat, ale wydaje mi się, że spoko w niej wyglądam. Taką samą czapkę kupiła też Asia, także mam nadzieję, że dobrze ci się nosi ta czapka. U nas słoneczko wychodzi, więc nadzieja na jakąś taką pogodę jest, chociaż dziś nie jest już tak słonecznie, jak było wczoraj. Wczoraj było przed południem bardzo słonecznie, a później właśnie to słońce zaszło, no i zrobiło się tak szaro, buro, ponuro. Ale dziś na razie jest w miarę ciepło, nie wiem ile jest stopni. Najwyżej jak wyjdę na dwór, to zaraz jeszcze tak szybko przejdę i zobaczę ile jest stopni, to wam tutaj powiem. Ale jak tak chodziłam po dworze, bo wiadomo, i kury już trzeba było tam pójść, dać im jeść i tak dalej. A, przecież żeśmy byli oglądać te moje ptaszyny, ale one coś nie jedzą z tego karmnika, swojej tej paszy, swojego tego pokarmu, więc nie wiem o co chodzi, czy nie wiedzą, czy nie umieją tam wejść, wsadzić łebków do środka, nie wiem. Będę musiała coś, tak jak wam rano mówiłam, wymyśleć innego, ale to dopiero jak przyjadę. A teraz jedziemy na wycieczkę. Zobaczymy, czy
miło spędzimy czas, czy co tam zobaczymy, także jedziecie razem ze mną. Oczywiście zapraszam na tego vlogusia. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Stylówki Wam nie pokazuję, bo Wy te moje ubrania to i tak znacie na pamięć. Sweter był z Sinsay, pod spodem miałam koszulkę z napisem, bo ja mam wszystkie koszulki takie z krótkim rękawem, czy to nawet z długim, raczej z napisem, więc trochę nie bardzo pasują pod biały sweter, no ale trudno, tak musi być, bo ja muszę mieć jeszcze dodatkową warstewkę pod, a nie tylko sam sweter na gołe ciało, więc tak to wygląda. Jeansy to też chyba jakaś, nie wiem, Zara albo H&M, nie, Zara może nie, Reserve albo H&M, bo zasadniczo spodnie mam tylko z tych dwóch sklepów. Buty z CCC, to moje najwygodniejsze, bo wczoraj byłam w tych Julci, one takie średnio wygodne. A najwygodniejsze są te z CCC, takie typu właśnie, takie jakieś takie oficerki, czy jak to? Tą drugą nazwę zapomniałam, jak ona tam się jeszcze nazywa, więc to. No i bluzka, kurtka krótka, właśnie z Reserve, też właśnie jedna z takich moich ulubionych, choć no tak troszeczkę mogłaby być dłuższa, czyli tak za pośladki, no ale do samochodu jednak lepsza jest taka. Więc mam nadzieję, że wycieczka się uda i wszyscy będą zadowoleni. Dziś jedziemy wszyscy, całą, można powiedzieć, rodziną. I jeszcze oczywiście szalik, ale na razie nie zakładam, bo to tylko do samochodu. I perfumy 139 z Flow. Flow Perfumes. Także też jeszcze wykańczam, nie otwieram nowych butelek, bo też powiem Wam szczerze, nie lubię, jak to jest wszystko tak pootwierane. Tutaj część użyję, tam część użyję, także staram się wykorzystywać do samego końca, jak już mi zapach wpadnie tutaj do gustu, przypadnie do nosa, wpadnie ładnie, tutaj się komponuje, więc korzystam, a później będę otwierać kolejne butelki. Dobra, już nie gadam, bo już dzieciaki ubrane czekają na dworze, także jedziemy i zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Nie tylko ja wpadłam na ten genialny pomysł, muszę Wam powiedzieć, ale większość ludzi z regionu naszego też wpadła na ten sam genialny pomysł. Zaraz Wam pokażę, dokąd idziemy. Idziemy do zoo, do zoo, do zoo. Tak to była ta piosenka? Idziemy do zoo, do zoo, do zoo. Tutaj nie wiem, czy będziecie widzieć, ale jest kanguroszczur. Gdzie jest ten kanguroszczur? Gdzie, Julcia? Ja nie widzę. Gdzie? A, tam jest. O, tam, tam takie. O, tu, tu, tu. Tu. Tu jest. Nie, to nie jest kanguroszczur. Nie, a co? Przystawki. Tamaryna? Tamaryna jaka? Cesarska. Cesarska. Nie, to na dole masz. Tamaryna cesarska. O, widzisz? Mogę sobie lwa zobaczyć. Lwa i tygrysa? I co jeszcze? Ja chcę wszystko. Tutaj mamy strefę. Pierogarnia zamojska i jakieś pamiątki możemy tutaj zakupić, także tutaj można usiąść i coś sobie zjeść. Chyba większość zwierzątek pochowana w swoich domkach, bo tak za bardzo to nic nie widać, ale ludzi jest bardzo, bardzo dużo. Także tak sobie pochodzimy, pozwiedzamy, zobaczymy, co napotkamy. Hipo też śpi. Syrokatki też pochowane w norkach śpią na zimę. Zapadły. Nie,
Antoś, podoba ci się? Antoś, podoba ci się? Julcia, podoba ci się? Tak. Jucia, jak ci się podoba ogród zoologiczny zimą? Super? No to może jeszcze coś będzie. Poszukamy jeszcze, powinno być przecież lwy też, nie? Tygrys chyba? Ryś? Słoni chyba nie ma u nas, nie? Wiosna. Właśnie kotki się rozwijają. Widzisz? Pod krzakiem. Taki Simba, ale on ma chyba jedno oczko otwarte. Co idzie? A, tu.
do ciebie. Julia, odwróć się, uśmiechnij. Wróciliśmy do domu z naszej wycieczki. Zagrzałam barszcz biały na taką, można powiedzieć, szybką rozgrzewkę. Chociaż na dworze nie jest aż tak bardzo zimno. Ale wiadomo, teraz już coraz bliżej wieczora, więc ta temperatura jest taka no troszeczkę niższa niż w ciągu dnia. Udała się wycieczka. Myślę, że dzieci są zadowolone. Antoś, zadowolony z wycieczki? Tak. Nie wiem, jakie są wasze tutaj odczucia. Po mojemu, no tak nie... Te zwierzęta wszystkie zamknięte w klatkach zdecydowanie lepiej miałyby żyjąc na wolności, ale z drugiej strony no dzieci raczej nigdy by tych zwierząt nie poznały. Ale tak czy siak, jednak ja jestem za tym, żeby zwierzęta żyły na wolności, bo tych wszystkich zwierząt, no niekoniecznie właśnie, bo tutaj miałam powiedzieć, że szczególnie tych nie z naszej strefy klimatycznej, ale każdego jednego zwierzęcia szkoda, czy to jest z naszej strefy klimatycznej, czy nie z naszej, to jest tak samo szkoda, ale tym bardziej właśnie tych zwierząt, które nie są przystosowane do takich wahań temperaturowych. Czyli jak na przykład, wiadomo, żyrafy, hipopotamy, nie wiem, lwy, tygrysy, no to one żyją w Afryce, w takiej gorącej strefie klimatycznej, więc u nas no to jest i dla nich jakiś taki, można powiedzieć, szok termiczny, chociaż i tak raczej są już tutaj przystosowane do tych naszych warunków pogodowych, które panują tutaj w Europie i w Polsce. Ale tak czy siak szkoda każdego jednego zwierzęcia, bo te no zwierzęta, wiadomo, są karmione, ale żyją w takim zupełnym zamknięciu, a lepiej by miały zdecydowanie na wolności. Ale odwiedziliśmy zoo w Zamościu, także wy też żeście sobie zobaczyli, jak ono wygląda i oczywiście serdecznie zapraszam do zoo, do Zamościa. Nie tylko w takich wielkich miastach, typu, nie wiem, Warszawa, Wrocław, Łódź. Nie wiem, czy w Poznaniu też pewnie jest, ale też i do takiego małego Zamościa. U nas, jeżeli chodzi właśnie o nasze tu województwo, raczej tylko i wyłącznie zoo jest w Zamościu. Nie słyszałam, żeby było w Rzeszowie, a raczej w takich tych jeszcze mniejszych miastach to na pewno nie ma. W Lublinie zoo nie mamy. Jeżeli już, to tylko właśnie tutaj przyjeżdżaliśmy nawet i z Lublina do Zamościa. Także najpierw zupa i zaraz robię drugie danie, bo tutaj jednak po tym spacerze to wszyscy głodni są. Dużo dziś tych kroków nie zrobiłam, bo tylko 5100 w zoo. No ale jeszcze do końca dnia troszeczkę zostało godzin, więc może tutaj jeszcze troszeczkę uda się zrobić, chociaż i tak już na spacer się nie wybieram. Ale zaraz będę robić drugie danie, wypiję kawusie, jeszcze zjem jakieś takie nieduże ciacho, bo coś tam jeszcze mam i zabieram właśnie się no za dalszy część dnia, a tam tak jak słyszycie to oczywiście chichy, śmichy, bo cały dom ludzi w domu, także... Na wesoło totalnie jest. A ja już teraz znikam, idę jeść i biorę się dalej za jakąś robotę. Kawusia wypita, zupa zjedzona, kawusia wypita, w takich kolejnościach powinnam powiedzieć. Biorę się za drugie danie, a dziś w drugim daniu położę mi mój nowy pomocnik domowy, a jest to frytkownica niskotłuszczowa. Od razu zaznaczam, to nie jest żadna współpraca. Jakby tutaj ktoś chciał się zapytać, nie wiem w jakim sklepie było kupione, nie mam żadnego kodu zniżkowego, bo to jest prezent rodzinkowy.
z okazji Bożego Narodzenia. Także dostaliśmy taką oto frytkownicę niskotłuszczową w prezencie świątecznym. I tak stwierdziłam, że zrobię test na kanale. Miałam go robić wczoraj albo przedwczoraj, nie, wczoraj to ja byłam w Lublinie. Ale tak właśnie myślałam, że z tego Lublina trochę wcześniej wrócimy i że będzie wcześniej trochę ten test, ale się nie udało, więc dziś akurat przy piątku będą frytki i będzie filet z kurczaka. Także przychodzi zapakowane w takie oto pudełko, jak żeście widzieli. I tutaj muszą to jakoś wyjąć. Zaraz może jakoś to złapię, nie złapię. Ucia, pomożesz mi tutaj to wyjąć? Tak. Tak? To trzymaj tą kawę. Wypadnie mi z tego włoka. To włoka trzeba wyjąć. O, proszę bardzo, wszystko jeszcze tutaj zapakowane w worku, więc wyciągam. Zaraz Wam pokażę z bliska, jak wygląda. Ogólnie to wygląda tak, no wiadomo, ma tutaj tą komorę do pieczenia, tylko tak jedną ręką i niestabilnie, trzymając w rękach to trochę niewygodnie, więc już Wam odwracę. Ok, zmieniłam położenie, więc ogólnie wygląda tak. Tutaj jest do otwierania pokrywy, a w tą stronę, dobra, czyli tutaj też jest wszystko zabezpieczone. Teraz robimy tak i tutaj naciskamy i wyciągamy wewnętrzny tutaj pojemnik. A pojemnik to jest takie jakby sitko, garnek z dziurkami. Także idę po instrukcję, przeczytam i będziemy gotować pierwszy raz w takim oto garnku. Na pierwsze użycie idą filety z kurczaka, które tutaj pokroiłam sobie w paski, bo powiem Wam szczerze, nie wiem, czy frytki muszą być rozmrożone, bo mam frytki oczywiście kupione w sklepie i nie wiem, czy mam je rozmrozić przed tym pieczeniem w tym, jak to Ola mówiła, frajerze, czy one mają być zamrożone. Tutaj jeżeli chodzi o instrukcję obsługi, jeżeli chodzi o podanie takich rzeczy mrożonych, to są tylko krewetki, które mają być rozmrożone, więc właśnie tutaj zastanawiam się nad frytkami, czy też trzeba je rozmrozić, czy nie. Do kurczaka dodałam sól, dodaję trochę przyprawy do kurczaka, to jest przyprawa z Kamisa. Dodam też trochę czosnku, ale takiego suszonego, bo nie mam świeżego, muszę zakupić, może jeszcze bym posadziła trochę, bo tutaj też Marzenka jeszcze sadzi właśnie swoje cebulowe i tak sobie pomyślałam, że może ja bym też posadziła jeszcze trochę cebulowych, bo ona robi to teraz. Wymieszam to trochę, chyba to zrobię rękami, tak mało będzie estetycznie, ale raczej wszystkie wtedy przyprawy obtoczą kurczaka, a nie tak jak widelcem. I też piszę, żeby dodać około 2 łyżek oleju, więc ja też dodaję 2 łyżki oleju tak na oko. Wymieszam i zaraz odpalam urządzenie, żeby się rozgrzało. A to będzie się tak chwileczkę marynować. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to będzie smaczne, czy nie będzie suche. Także taki test na żywo właśnie tej frytkownicy. U nas już Sylwester strzelają, także dobra, a my nie strzelamy, tylko włączam urządzenie do prądu. Mam nadzieję, że będzie tutaj to wszystko dobrze widać. Kabel ma być włączony. Wyświetlacza nie widzicie. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, wygląda tak. Tutaj jest temperatura. Te znaczki to chyba jest on-off, a tutaj to nie wiem, co to są za znaczki. Zaraz muszę jeszcze udać się do instrukcji obsługi i trzeba nagrzać do 200 stopni i dopiero przełożyć jedzenie do misy i zacząć piec przez 25 minut.
A tu chyba się... A tutaj jest czas. A tu jest temperatura. Aha, okej. Okay. Czyli tutaj mamy temperaturę z tej strony, a z tej strony mamy czas. Ale ja chcę, żeby się zagrzał. Dobra, trzeba wziąć i zmniejszyć do 5 minut, bo przez 5 minut ma się nam maszyna nagrzewać, ok? I mamy usłyszeć dźwięk, że już jest gotowa do pracy, także czekamy 5 minut. Ale tak oto cicho chodzi, nie chodzi za głośno. Wydaje mi się, że jest wszystko ok, aby tylko dobrze piekła i szybko piekła i wtedy może tutaj dzieciaczki zaczną sobie sami przygotowywać proste posiłki. Znalazłam programy, także pierwszy program, który teraz tutaj widzicie, to są frytki. Tutaj tym zmieniamy programy. Dalej mamy chyba boczek. Dalej jest, krewetki są. Dalej ciasto. Następnie kurak i przy tym kuraku zostajemy. I tutaj mamy jeszcze stek i rybę. I teraz mamy nagrzać do 200 stopni. Czyli jest tak 180, czyli tutaj mamy i jak tam było 5 minut ma się grzać, tak? Sygnał nagrzania już jest i wyłączyło się. A czego się wyłączyło? Wyciągam. Przekładam mojego kurczaka. Sweet talking like you mean it, but you're making it so complicated. I fucking hate it. Every time I get too close, you push me away. Don't wanna stick, telling me you don't want any obligations. And how you hate them. Don't call me just 'cause you're lonely. You know you're killing. Powiem wam, że pachnie bardzo ładnie, bardzo przyjemnie i tutaj z tyłu, jak podłożę rękę, to czuję ciepłe powietrze, także chyba wszystko działa. I jeszcze zostało się chyba około 6 minut, 7 minut i zobaczę właśnie, jak tutaj upiekły się te filety z kurczaka. Maszyna skończyła pracę, sama się wyłączyła, także teraz wyciągam. No pachnie całkiem porząsiu, ale zaraz zobaczymy z bliska, jak to tutaj wygląda. Włączyłam lampę, będzie lepiej widać. Wydaje mi się, że kurczak się upiekł. Widelca poproszę. A, tutaj są, dobra. Tak delikatnie, delikatnie, bo się przewrócę z całym tym moim oprzyrządowaniem do nagrywania. Jest dość miękki, ale czy on jest upieczony w środku? O, zaraz talerzyk i będą... Dobra, sprawdzamy, czy jest upieczony w środku. A, upieczony, chyba soczysty nawet jest. No, ładnie pachnie. Proszę bardzo. Gorący. Nie widzę, że jest surowy. Co prawda ja tutaj patrzę przez podgląd, ale wydaje mi się, że jest ok. Tak, ok jest. Więc wydaje mi się, że zda to efekt. Dobra, pieczemy fryty. I teraz przyszła kolej na frytki. Frytki do pojemnika już przełożyłam. A tutaj można na max załadować. Tutaj jest napis max. Teraz właśnie tak spojrzałam, jak tutaj nagrywam. To może dołożyć tych frytek i będą wszystkie naraz? Dobra, to Mateusz, dokładaj, dokładaj frytki, dokładaj. Będą wszystkie naraz i okej. A może trochę za dużo teraz. Dobra, razem dzisiaj testujemy, czyli tak, wkładam do urządzenia, włączyło się, tak? Tak, kreski się pojawiły, bierzemy na frytki, no i okej, i pieczemy. Ile one tam miały się robić, czy nic nie pisało tam o frytkach? Chyba nie pisało, nie? 20 minut będą się robić, dobra, czyli czekamy kolejne 20 minut na drugie jedzenie. Okej. Okay. Chwila prawdy. Zobaczę, jak ten kurczak po upieczeniu. Dobre. Powiem wam. Ale ktoś tu papryki nasypał, że będzie piekło, wykręcało chyba gardło w drugą stronę.
ale jest naprawdę bardzo dobry, soczysty, upieczony. 20 minut trwało, czy 25. Naprawdę pyszny. Super, zobaczymy jeszcze, jak te frytki upieką się i chyba będzie to dość fajne urządzenie, nowe do gotowania. Ciekawa jestem, czy Mateusz będzie sobie gotował obiady w tym i będę miała wtedy święty spokój, chociaż jedno dziecko będzie z głowy. Mateusz, jak będziesz gotował? A, Mateusz, ruszam ramieniem. Dobra, znikam, czekam na te frytki 20 minut. Ok, frytki gotowe, już tutaj podglądamy. Wyglądają tak, chyba troszeczkę za bardzo spiekły się z wierzchu. Mateusz, weź tego kurczaka. A pod spodem zobaczymy. O, pod spodem takie na wpół niedopieczone takie. No takie, wiecie. No takie, no nie za bardzo. Jak frytki. Ok, frytki dopiekliśmy jeszcze 10 minut, ale nadal są takie blade, ale no już trudno, chyba więcej dopiekać nie będziemy. No takie już mogą być. No. Nie, Mateusz? Tak. Mogą być? Tak. No też mi się tak wydaje. Test obiadu przygotowanego we frytkownicy. Powiem Wam, że jednak frytki trzeba rozmrozić, bo one wtedy raczej będą ładnie upieczone, a tak, jeżeli są bez rozmrożenia, to trzeba zwiększyć im raczej zdecydowanie czas pieczenia, bo te 20 minut to troszeczkę za mało. Także w sumie piekłam je 30 minut, a i tak bym powiedziała, że nie są jeszcze tak ładnie upieczone, jak to bym robiła w garnku normalnie z olejem, ale ogólnie w smaku są dobre. A jeżeli chodzi o kurczaka, to kurczak jest idealny. Tak jak wcześniej już robiłam test, jest miękki, soczysty w środku i naprawdę polecam kurczaka pieczonego 25 minut we frytkownicy, bo jest zupełnie inny niż pieczony w piekarniku. Także ja uciekam zajadać, a Wam życzę smacznego, jeżeli coś jecie. Maybe I'm yours, maybe I'm not. I think about it way too much and every single thought is making me, making me. Give me something straight from your heart. All this insecurity is tearing me apart. You're making me sleepless. You're making me sleepless. Yeah. Nie będę już palić tego górnego światła, przychodzę tak dosłownie na chwileczkę, żeby się z Wami pożegnać, zakończyć ten dzisiejszy vloguś. Ten vloguś chyba ukaże się, z tego co ja sobie wyliczyłam, już po nowym roku, albo dokładnie to 1 stycznia, chociaż 1 stycznia to powiem Wam szczerze, zastanawiam się, czy w ogóle tutaj publikować jakikolwiek filmik, chyba że najwyżej wyjdzie taki filmik z życzeniami, więc albo oglądacie go 1 stycznia, albo 2 stycznia, także mam nadzieję, że wkroczyliście w nowy rok z przytupem, że wszystko u Was jest ok, że jesteście cali, zdrowi i przede wszystkim bezpieczni. U nas, tak jak Wam rano wspomniałam, był ten, można powiedzieć, nie wiem, incydent, nie wiem jak to w ogóle nazwać. I tak, jeżeli nie zapytałaby Sylwia tutaj mnie w wiadomości prywatnej i nie podesłała artykułu, to ja bym nic nie wiedziała, bo u nas, tak jak Wam rano mówiłam, jest i było spokojnie. Z tego, co ja tutaj rozmawiałam z Anią, to gdzieś no, w pobliżu niej doszło do właśnie tutaj do tego upadku obiektu, jakieś 100 km właśnie od Ani, więc wydaje mi się, że u niej też jest wszystko ok, zresztą żeśmy rozmawiały, więc na chwilę obecną jest ok. Mam nadzieję, że w nowym roku więcej takich, nazwijmy to, incydentów już nie będzie, że to wszystko naprawdę się uspokoi i będzie w końcu pokój na świecie, nie tylko tutaj u naszego wschodniego sąsiada, ale też na całym świecie, że będzie pokój, także tego życzę sobie i Wam, czyli pokoju i spokoju na świecie przede wszystkim.
Życzenia zapewne żeście już widzieli, bo to wszystko zależy od tego, kiedy ten vlog się ukaże, chociaż ja i tak zamierzam nagrać takie oddzielne życzenia noworoczno-sylwestrowe, jak to zawsze bywa, czyli w Sylwestra. Zasadniczo to chyba nagrywałam troszeczkę tych przygotowań Sylwestra, a później przychodziłam się z Wami, no, że tak powiem, pożegnać i złożyć życzenia. Jak będzie w tym roku, to jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie mam zaplanowane, ale życzenia na pewno pojawią się na kanale, więc żeście zapewne już je widzieli przed tym vlogusiem. Więc no, tutaj już raczej tak składać życzeń nie będę, ale mam nadzieję, że wszystko u Was ok, tak jak Wam mówiłam, że jesteście cali, zdrowi, bezpieczni. I teraz podsumowując ten nasz dzisiejszy dzień, to byliśmy w zoo. Na temat zoo to też już się wypowiedziałam. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, czy jesteście właśnie za tym, żeby były takie ogrody zoologiczne, czy jesteście przeciwko temu. Jeżeli macie ochotę, to możecie pisać na dole w komentarzu, bo też w sumie jestem ciekawa, co Wy o tym wszystkim myślicie. Mi ogólnie naprawdę bardzo szkoda tych wszystkich zwierząt zamkniętych w tych klatkach. Ja wiem, że to w sumie też jest trochę po to, żeby dzieci wiedziały, jak dane zwierzę wygląda, no ale wydaje mi się, że takie no, zamykanie zwierząt w klatkach no, jest takie trochę niehumanitarne i one naprawdę powinny mieszkać no, na wolności. Ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, Wy możecie mieć inne. Dalej używałam właśnie ten sprzęt pierwszy raz. Dziś został rozpakowany, to znaczy ja go wcześniej już widziałam, ale tak oficjalnie to dziś został pierwszy raz tutaj użyty. Jeżeli chodzi o takie moje zdanie, to jeszcze tak do końca nie mam wyrobionego zdania, no bo pierwsze użycie to jeszcze w sumie, no to wiecie, nic tutaj nam ciekawego nie powie. Na pewno frytki trzeba najpierw rozmrozić, dopiero później tutaj piec, albo kroić swoje ziemniaki i ze swoich ziemniaków właśnie robić frytki. Ja nie wiedziałam, jakie mam zrobić tutaj, wiecie, zapiekane te ziemniaki, czy z takich gotowych frytek, czy ze swoich ziemniaków, więc zakupiłam gotowe frytki, bo tak stwierdziłam, że może lepiej i szybciej się upieką, a to jednak niekoniecznie te frytki mi się podobały, ale jeżeli chodzi o filet z kurczaka, to zdecydowanie lepszy jest tej maszyny, aniżeli pieczony w piekarniku, bo wydaje mi się, że pieczony w piekarniku wychodzi dużo suchszy, a ten był naprawdę soczysty, taki delikatny, miękki, pięknie pachniał. No w piekarniku jak sobie dodamy przypraw, to też te potrawy pięknie pachną, no ale ten trzeba jednak troszeczkę dłużej piec, no i one wtedy są takie mniej soczyste. Ja zawsze jak piekłam filet z kurczaka w piekarniku, to dodawałam dużą ilość masła, a tutaj nie dodałam nic masła, tylko właśnie trochę tego oleju. Więc no, na chwilę obecną można powiedzieć, że jestem zadowolona z maszyny. Maszyna to był prezent właśnie tutaj dla rodziny naszej, z czego oczywiście jestem tutaj bardzo zadowolona, a to jest niebrudne, to jest oparzenie. Chyba coś smażyłam i dotknęłam patelni. Albo wiecie co? Nie. Wiem. Wyciągałam z piekarnika i dotknęłam piekarnika i stąd właśnie tutaj mam to oparzenie. Także to nie jest żadna współpraca, tak jak Wam powiedziałam, nawet nie wiem, w jakim sklepie zostało to zakupione, ale pewnie w każdym jednym sklepie można to zakupić ze sprzętem AGD do domu, czyli tam, nie wiem, Media Expert, RTV, Euro AGD, czy Media Mark, także na pewno tam to sobie znajdziecie. Tą nazwę to mogę Wam napisać w opisie filmiku, jaką tutaj my mamy tą frytkownicę. Także jeżeli chodzi o sprzęt, to będę nadal testować, nadal będziemy tutaj coś piec, zobaczymy, może jakieś ciasto wyjdzie z tego, nie wiem, muszę właśnie tutaj jeszcze dobrze poszukać instrukcji, to znaczy poczytać tą instrukcję, szkoda właśnie, że tam nie ma przepisów tej instrukcji, bo tam jest tylko na frytki, ale właśnie skrojonych ziemniaków, co ja nie widziałam, a że można wrzucić takie krojone swoje ziemniaki i takie upiec. Na pałki z kurczaka jest przepis i na krewetki. No krewetek to raczej na pewno nie przyrządzę, bo ja nie lubię krewetek, nigdy nie jadłam i raczej nie będę jeść tych, jak wiecie, ja to nazywam robaczki, więc ja tych robaczków jeść nie będę, nie przemawiają do mnie i nie sądzę, że tutaj moja rodzinka też będzie jeść te robaczki.
więc to, a później spędziliśmy tutaj wieczór na seansie filmowym. Tutaj bardzo dużo osób, to znaczy dużo osób, no kilka osób na Instagramie polecało film Rebel Moon. Poza tym reklama filmu była u nas w Lublinie nad Zamkiem Królewskim. No i stwierdziliśmy, że dzisiaj obejrzymy sobie ten Rebel Moon. Ale jeżeli chodzi o moje odczucia, to on bardziej na pewno spodoba się miłośnikom science fiction i Gwiezdnych Wojen. Jeżeli chodzi o mnie, ja nie lubię tego typu filmów, czyli science fiction i, a już na pewno tych Gwiezdnych Wojen zapewne pamiętacie. Osoby tutaj w moim wieku, to nie wiem ile to lat temu leciały, 20, 30 lat temu były właśnie te Gwiezdne Wojny. I powiem Wam szczerze, nie lubiłam ich oglądać i raczej chyba widziałam może tylko raz. I to zapewne nie cały tutaj odcinek, czy tam to był film. Także to nie dla mnie. No ten Rebel Moon obejrzałam. No jeżeli chodzi o mnie, na pewno do niego nie wrócę. Wiem, że premiera drugiej części, bo oczywiście to teraz wiem, że już składa się z dwóch części. Pierwsza jest teraz na Netflixie, a druga część chyba w kwietniu, gdzieś koło 20-18 wchodzi do kin. Ale no nie, to nie mój gatunek, można powiedzieć, filmowy, ale jeżeli chodzi na przykład o Berlin, Dom z papieru, czy nie, to był tytuł Dom z papieru, Berlin, zapewne kojarzycie Berlina, osoby, które oglądały Dom z papieru. Jeżeli chodzi o Dom z papieru, no to tam to jest taki dość brutalny film, dużo przemocy, dużo się dzieje, taki bardzo mocno sensacyjny, też dla ludzi, tak jak bym powiedziała, o mocnych nerwach, którym no nie przeszkadza taka, wiecie, brutalność, ilość tej wylanej krwi. No dużo się dzieje, dużo jest akcji, także to jest taki film akcji, jeżeli chodzi o ten Dom z papieru, ale na przykład ten Berlin to jest już zupełnie coś innego. Też jest film akcji. Toczy się właśnie tutaj w Paryżu. Pierwszy odcinek dopiero żeśmy obejrzeli. I chodzi o znowu o kradzież, no bo wiadomo, Dom z papieru to była kradzież i tutaj Berlin też kontynuuje i też zamierza okraść Muzeum Narodowe w Paryżu. Ale nie będę Wam spoilerować, bo jeżeli macie ochotę, to możecie sobie to obejrzeć, więc Dom z papieru, Dom z papieru to jak Dom z papieru. Też raczej do niego nie wrócę, raz z mężem obejrzałam i mi wystarczy. Ale ten Berlin, to powiem Wam szczerze, spodobał mi się i Berlin na pewno dokończę i będę go oglądać i go Wam polecam. Jeżeli lubicie takie filmy sensacyjne, akcji, jeżeli coś się dzieje, zawsze można coś nowego odkryć, bo tam też przecież niby będą wydobywać jakiś skarb chyba z tego muzeum, ale tak jak Wam mówię, to był dopiero pierwszy odcinek. Nie wiem, może Wy żeście obejrzeli już ten Dom z papieru Berlin, więc piszcie, czy Wam się spodobał i co Wy o nim myślicie. I piszcie też, co, oczywiście jeżeli macie ochotę, to piszcie, co myślicie o tym filmie Rebel Moon. Czy Wam się podoba, czy jesteście właśnie osobami takimi, które lubią takie science fiction, czy tak jak ja, no niekoniecznie. No i chyba tyle, także Wam podsumowałam taki nasz dzisiejszy dzień. No dzisiaj był ten wypad do zoo, dzieciaki były zadowolone. I to chyba jest najważniejsze, żeby właśnie uszczęśliwić moje dzieciaki. A jutro będą już takie, można powiedzieć, przygotowania bardziej w kierunku Sylwestra. Na pewno posprzątam dom. Jutro jest sobota, tak, jutro jest sobota, bo przez to wszystko, powiem Wam szczerze, to już mi się dni poplątały, ale jutro jest sobota, jutro zamierzam posprzątać dom i chcę upiec ciasto. To, które Wam mówiłam, że upiekę na Sylwestra, czyli ten biszkopt z brzoskwiniami i z tą masą z śmietany i serka mascarpone. Także jutro zamierzam to zrobić. Może zrobię jakąś sałatkę, no i oczywiście standardowo obiad, trochę poprać trzeba. No i taki będzie zwykły, domowy jutro dzień. A i pokażę Wam te zakupy, bo przecież dziś też tych zakupów nie nagrałam. No i chyba tyle. Także jeżeli Wam się podobał ten dzisiejszy vloguś, to proszę o tego kciuka do góry. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam, życzę cudownego dnia. Piszcie, co u Was słychać.
Jak tam wasz Sylwester, jak tam wasz Nowy Rok? Bo też jestem ciekawa, co u was w sumie słychać, bo z niektórymi znam się trochę lepiej, z niektórymi troszeczkę gorzej. No i tak jakoś tutaj nawzajem wymieniamy się naszym życiem. Ja tak bardziej na wizji, a wy tak troszeczkę w komentarzach i wiadomościach prywatnych. Także pozdrawiam, życzę cudownego nowego tygodnia, samych cudownych, pozytywnych, optymistycznych dni i dużo uśmiechu na twarzy, bo też jest w sumie najważniejsze. Jak jest uśmiech, no to chyba wydaje mi się, że i to życie też tak łatwiej i przyjemniej nam upływa.